To była wielka euforia, że tak powiem. Komitet oczywiście się wykształcił, najpierw to był komitet strajkowy, później były wybory, wiadomo. W tym wszystkim też uczestniczyliśmy, bo tam trzeba było masę ludzi do tego, żeby te pierwsze wybory zorganizować. Później były, oczywiście jednym z postulatów było przywrócenie osobowości prawnej, że tak powiem, dla kopalń. Wtedy była konieczność, że tak powiem, wyłonienia tak zwanego samorządu pracowniczego i to też były kolejne wybory, kolejne, powiedział, akcje, zadania, no i przywracanie, że tak powiem, tych wszystkich elementów też związanych z tradycją górniczą, z, powiedział, godnością pracy na dole. No przecież ja pamiętam wszystkie te akcje, to praktycznie na wszystkich kopalniach, przywracanie ołtarza świętej Barbary w cechowniach, prawda, czy w innych miejscach, na kopalniach, na dole, na powierzchni. Nawet pamiętam tutaj w tych, bym powiedział, strukturach ponadkopalnianych, gdzieś tam się pojawiały takie akcje. To był cały taki, bym powiedział, proces dla górników bardzo istotny. No i oczywiście organizacja samego związku. No i wszyscy pamiętamy, jak wyglądała rejestracja Solidarności. To na porozumieniach te wszystkie akcje protestacyjne, wszystko się nie skończyło. Trzeba było pilnować tego, żeby sądy zarejestrowały związek jako organizację krajową. No i pilnować przede wszystkim realizacji postulatów. To były te rzeczy, że tak powiem, najistotniejsze, których wtedy trzeba było pilnować. No i te struktury nasze też zostały wyłonione i komisja zakładowa, i właśnie samorząd pracowniczy kopalni. No i ten okres, bym powiedział, Solidarności tej pierwszej, no ja osobiście zapamiętałem naprawdę tak bardzo euforycznie. Mogę powiedzieć, że od strony, bym powiedział, takiej świadomościowej, no wszystkie 37 tygodników Solidarności z tamtych czasów gdzieś tam jeszcze u mnie leżą w czeluściach, że tak powiem, tych wszystkich materiałów, które gdzieś tam jeszcze zgromadziłem. Ale dla mnie to była wielka lekcja, tak? Wielka lekcja edukacji takiej społecznej, patriotycznej, religijnej tak samo. Także pod każdym możliwym względem człowiek wtedy rzeczywiście dojrzał do bardzo wielu rzeczy, jako człowiek, jako obywatel, jako powiedział, członek pewnej wspólnoty lokalnej, zawodowej i tak dalej. To wszystko nabierało jakiegoś niesamowitego wyrazu. Ja w tych strukturach wtedy nie uczestniczyłem wprost, tak? Ja pracowałem dalej na dole, byłem zaangażowanym członkiem Solidarności, tak? Ale w strukturach zakładowych, w tej pierwszej Solidarności nie uczestniczyłem. Pamiętam kolegów, którzy uczestniczyli, bo to już byli wtedy moi tacy bliscy koledzy gdzieś tam. Mieliśmy obok siebie tak zwane haki, prawda, w łaźniach, więc te rozmowy i w tych miejscach, i później, że tak powiem, gdzieś tam ich widziałem, popierałem. Jeżeli chodzi o nazwiska, no to wiadomo, no, Wilhelm Szultysik to był taki mój, bym powiedział, najbliższy może kolega i wtedy już członek Komisji Zakładowej Solidarności, z którym miałem taki najlepszy kontakt, gdzieś tam ten właśnie hak mieliśmy niedaleko, więc ten kontakt był taki najbliższy z tą osobą i to był taki człowiek, który też mnie troszeczkę wprowadzał, że tak powiem, później w tę działalność, bym powiedział, już struktury związku i na szczeblu zakładowym i dalej, tak, gdzieś tam od niego też dostawałem te pierwsze jakieś informacje, materiały. Jego tak najbardziej zapamiętałem jako takiej osoby, jako taką osobę niesamowicie, bym powiedział, zaangażowaną, odpowiedzialną i to nie tylko, bym powiedział, w aspekcie tej pracy związkowej, ale również zawodowej. On był przykładnym człowiekiem, jeżeli chodzi o pracę na dole, odpowiedzialność za tą pracę, odpowiedzialność za ludzi. To był dla mnie taki wzorzec, bym powiedział, tak, pod wieloma względami. Wilhelm Szołtysik, tak. Natomiast oprócz Wilusia w tej komisji zakładowej były oczywiście inne osoby. Pamiętam Woźniczkę, pamiętam Lesińskiego, to był mój sąsiad, że tak powiem.
Jakkolwiek te osoby później w późniejszych latach, różne były ich, bym powiedział, losy. Jedne mniej, drugie bardziej się sprawdziły, że tak powiem, w tych funkcjach. No ale wiemy, że czas próby dopiero miał nadejść, prawda? Więc nie chcę tu, broń Boże, nikogo oceniać. Natomiast te komisje zakładowe, które wtedy, w tamtych czasach, w tej pierwszej Solidarności się wyłoniły, to byli ludzie naprawdę, powiedział, i odpowiedzialni, którzy nieśli tą całą, powiedział, falę strajkową, oni byli jej reprezentantami i dla mnie to byli ludzie tacy naprawdę autorytatywni. Ja byłem, utrzymywałem dobre kontakty, dobre relacje, często byłem tym, który przekazywał gdzieś tam informacje na dół. I ta jakaś współpraca, można tak powiedzieć, taka normalna, zwykła, się rozwijała. I moja pozycja w tamtym czasie sprowadzała się jednak bardziej do takiego procesu, bym powiedział, edukacyjnego dojrzewania, do przede wszystkim tych aspektów, bym powiedział, życia społecznego, takiego, bym powiedział, w szerszym wymiarze, tak? Troszkę spojrzałem szerzej i gdzieś tam się pojawiły te wątki też jakiejś takiej odpowiedzialności za większą zbiorowość, tak? Za grupę, za... I to był ten czas dla mnie takiego dojrzewania, ale bym powiedział w takim bardzo, bardzo pozytywnym tego wymiarze. No, czuło się mocno wtedy tą wolność, tą możliwość działania i możliwość funkcjonowania i było to dla mnie niesamowicie ważne. Bodaj osobiście powiem, że to być może był jeden z takich, być może najważniejszy okres, rzekłbym, w moim takim czasie dojrzewania do tej późniejszej, że tak powiem, postawy i działalności w Solidarności, w opozycji.